Atala, Schalke, czy Niemeczka, Servette, Genève. Skład naszej reprezentacji, jak będzie wyglądał w meczu z Włochami, trudno w tej chwili powiedzieć, bo oto pada bramka, którą zdobywa Jacek Zieliński dosłownie w ostatnich sekundach tego spotkania. Powtarza się historia, jak w Brazylii polska drużyna zaczęła śmiele atakować w końcówce i to była honorowego gola. Jacek Zieliński dotychczas grał 11 razy w drużynie narodowej, nigdy nie zdobył bramki po tej akcji, kiedy wyskoczył nad obrońców zespołu przeciwnika, strzelił pewnie głową i przegrywamy 1-2. Wynik na pewno nie jest tragiczny, zważywszy, że Czesi to czołowy zespół kontynentu.